i społecznych wizji. A ja w tym momencie pragnę właśnie w duchu budowania tego dialogu zaprosić do obejrzenia za pomocą Zooma wystąpienia pana Andrzeja Bieńkowskiego, wicedyrektora Narodowego Centrum Kultury. Poprosimy o prezentację. Dzień dobry. Szanowni Państwo, droga młodzieży, przypadł mi ogromny zaszczyt, że w imieniu Narodowego Centrum Kultury mogę dziś powitać tak szacowne grono na wielkopolskiej gali finałowej 6. edycji konkursu Patria Nostria. Konkurs to bardzo ważny, dobry projekt, bardzo atrakcyjny sposób popularyzuje polską historię i angażuje młodych ludzi do pogłębiania swojej wiedzy historycznej i podjęcia pod opieką nauczycieli wspólnego wysiłku mającego na celu przybliżenie rówieśnikom ważnych bohaterów wydarzeń polskiej historii. O tym, jak bardzo ważny jest to konkurs i formuła wspólnego działania na rzecz upamiętniania polskiej historii i edukacji patriotycznej, która łączy przez edukację z zabawą, a jednocześnie ubogaca młodych ludzi w nowe umiejętności warsztatowe, świadczy to, iż Narodowe Centrum Kultury od wielu lat wspiera tę inicjatywę i przypisuje sobie jako zaszczyt, mogąc być częścią tej wielkiej rodziny. Dziękuję serdecznie Państwu i gratuluję wspólnej pracy. Dziękuję bardzo. A ja w tym momencie chciałbym podziękować Narodowemu Centrum Kultury za ufundowanie wspaniałych nagród finansowych, które są tutaj za moimi plecami. W konkursie Patria Nostra te nagrody wynoszą łącznie 28 800 zł, z czego dla młodzieży z Wielkopolski przypada kwota 7 200 zł i ta kwota trafi do zwycięzców, do 3 najlepszych drużyn. Poza tym nagrody otrzymują wszyscy uczestnicy konkursu i te nagrody są tutaj po obu stronach sceny, za chwilę je dostaniecie. Dziękuję. Patriotyczny wydźwięk naszego dzisiejszego wydarzenia podkreśli wypowiedź pana Wawrzyńca Wierzejewskiego, prezesa Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, oddział Wielkopolski. Zapraszam, panie prezesie. Szanowni Państwo, droga młodzieży, to jest dla mnie niesłychany zaszczyt i przyjemność, że mogę uczestniczyć dzisiaj w tej podniosłej uroczystości, w tej gali. To jest świetny pomysł, organizacja takiego konkursu, tym bardziej świetny, że tak wiele młodych ludzi zechciało wziąć w nim udział i oceniać siebie nawzajem, a ta ocena jest najbardziej obiektywna, najbardziej sprawiedliwa. Myślę, że w naszych czasach ta wiedza historyczna, którą w ten sposób utrwalamy, i powiększamy, wzbogacamy, jest niesłychanie ważna. My musimy wyciągać wnioski z przeszłości, żeby budować przyszłość taką, o jakiej marzymy. My wszyscy wiemy, że nauka historii w szkole nie jest traktowana priorytetowo. Jako towarzystwo wielokrotnie zwracaliśmy się z apelami, żeby jakby urealnić nieco podstawę materiałową dla tworzenia podręczników historii. Pomagało nam w tym wiele instytucji, to się poprawia, ale takie konkursy jak dzisiejszy, one na pewno bardziej uświadomią taką konieczność. Proszę Państwa, chciałem zwrócić uwagę na jeden aspekt. Jesteśmy tutaj w Poznaniu, w Wielkopolsce. Dzięki staraniom wielu ludzi, wielu instytucji, wiele z tych osób, które występowały z tymi pomysłami, znajduje się na tej sali. Zainicjowaliśmy
niedawno akcję, której proces legislacyjny jeszcze co prawda trwa, ale zbliża się ku finałowi. Mianowicie w dniu 27 grudnia tego roku po raz pierwszy będziemy obchodzili nowe święto państwowe. Dzień Narodowy, Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Wielce Szanowni Państwo, ja w tym momencie pragnę zaprosić na scenę dwie wspaniałe osobistości, które już Państwo oczywiście znają. Panią prezes Natalię Wołyniec, a także pana fundatora Mirosława Gryko, którzy będą wręczać dyplomy, statuetki, podziękowania. Fundacja Enea otrzymuje podziękowanie kierowane na ręce zarządu za wsparcie. A na scenę poproszę panią Annę Lutek, dyrektora Departamentu do Spraw PR i Komunikacji. Podziękowanie dla zarządu, fundacji, agencji, rozwoju, przemysłu, również za wsparcie. Podziękowanie dla zarządu za wsparcie, jeżeli chodzi o fundację KGHM Polska Miedź. Zapraszam przedstawiciela fundacji KGHM Polska Miedź. Laureaci pierwszego miejsca to Rita Adamczewska, Fabian Doliński, Jakub Naparty i Anita Nawrot, reprezentujący jako drużynę Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich. Brawa! Pierwsze miejsce w naszym konkursie. I jeszcze raz o fanfary poproszę. Pasuje ciebie na laureata i zwycięzcę zajmującego pierwsze miejsce w filmowym konkursie historycznym Patria Nostra Wielkopolska. Powstań, odbierz szablę i ją całuj. Brawa wielkie.